To jest podcast Wspólne Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy. Witamy. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Katarzyną Sitnik-Warchulską. Witaj, Kasiu. Bardzo mi miło was tutaj gościć u Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. No ja dziękuję, że żeście mnie zaprosiły, także zapowiada się ciekawie, interesująco. Kasia jest psycholożką kliniczną, psychoterapeutką, terapeutką rodzin, par. Jest naukowczynią, badaczką, praktykiem, związana z poradnią Diada w Gliwicach, jest współzałożycielką tej poradni. Pracuje również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Twoje bio, Kasiu, jest bardzo bogate. Czy możesz nam powiedzieć, z czym ty się najbardziej teraz identyfikujesz? Co jest tak naprawdę takim przewodnim tematem twojej pracy teraz? No jak wysłuchałam tego bio, to się zastanawiam nad tym, ale myślę sobie, że z takiej tożsamości jestem psychologiem klinicznym i to jest niezwykle dla mnie taka cenna tożsamość, który łączy rzeczywiście praktykę z działalnością naukowo-dydaktyczną, a w pracy takiej praktyka zajmuje się poza procesem diagnostycznym, też pomocą psychologiczną i psychoterapią. To jest taka moja tożsamość, myślę, zawodowa. A jak rozumiesz sam proces diagnozy zatem? Takiej diagnozy związanej z tym, co obecnie też obserwujemy w psychologii klinicznej? Ja pracuję z dziećmi i z młodzieżą, więc to myślenie o diagnozie jest bardzo mocno osadzone w tym kontekście. I myślę sobie, że to jest taki proces, który ja czasem porównuję do bycia takim detektywem, który trochę towarzyszy temu młodemu człowiekowi albo małemu człowiekowi w tym, żeby trochę odkryć to, co jest dla niego trudne, ale też to, co jest jego mocną stroną, jego zasobem, jego siłą, co jest tym zasobem wokół niego, co jest zasobem w systemie, w którym żyje i tym najbliższym i dalszym w jego rodzinie, w jego otoczeniu przedszkolnym, szkolnym, dalszym. I takie towarzyszenie też w tym, żeby odkryć, co można z tym dalej zrobić. Co by było tutaj sensowne, jak należałoby poprowadzić dalej tego małego i młodego człowieka, żeby no ta jego ścieżka rozwoju poszła w takim kierunku, który będzie takim szczęśliwszym życiem albo szczęśliwym życiem, albo mniej trudnym życiem, jeżeli trafia ktoś, kto ma bardzo dużo różnych objawów i trudności. Także tak myślę sobie o procesie diagnozy, więc akurat w przypadku dzieci i młodzieży to nie jest coś, co wiąże się koniecznie z postawieniem konkretnej etykiety diagnostycznej, choć oczywiście psycholodzy kliniczni w tym się poruszają, bo przecież my pracujemy w zespołach i tego wymaga też od nas trochę świat, bo gdzieś musimy, żeby podjąć równe oddziaływania, no to jakoś pewne rzeczy nazwać. Natomiast bardziej interesujące niż ta sama etykieta jest dla nas rzeczywiście to, żeby odkryć nie tylko to, co jest trudne, z czego to wynika, ale też ten zasób i tą siłę, albo jak można to, co jest trudne, przekuć na to, co może być siłą. I jak ten sposób myślenia ma wpływ na proces terapii prowadzonej przez Ciebie? No myślę, że trochę tak jest, że to się łączy, bo rzeczywiście to, o czym powiedziałam, to w psychologii klinicznej jest opisywane w takiej kategorii, która się nazywa psychopatologia rozwojowa, czyli takim podejściu interdyscyplinarnym, który wynika z wiedzy psychologów, psychiatrów, genetyków, biologów.
No i właśnie zakłada, że tym, co powinniśmy diagnozować, są czynniki ryzyka i czynniki ochronne, czyli to, co nas wspiera, czy różne zasoby, po to, żeby po pierwsze ustawiać jakieś oddziaływania, po drugie, żeby móc je ewaluować, czyli sprawdzać co jakiś czas, co się w tym zakresie dzieje. No a konsekwencją jest trochę rodzaj pomocy, tak, który w zasadzie nie jest nakierowany na to, żeby zajmować się koniecznie nazywaniem, czy dziecko ma takie zaburzenie, czy inne, i skupiać na likwidacji objawów, tak mówiąc bardzo prostym, kolokwialnym językiem, tylko bardziej na czymś, co nosi nazwę terapii rozwojowej, czyli takiego towarzyszenia dziecku czy młodemu człowiekowi w tym, aby pomimo różnych trudności osiągał różne zadania, które są istotne z punktu widzenia rozwoju, czyli osiągał tak zwane zadania rozwojowe, nazywane w psychologii kamieniami milowymi, niezależnie od tego, czy ma trudności, czy nie, z założeniem, że jeżeli tak się zadzieje, to będzie posiadał takie narzędzia osobiste, indywidualno-osobowościowe, które mu pomogą pójść dalej w życiu. Niezależnie od tego, czy będzie miał jakieś objawy, czy ich nie będzie mieć. Ja sobie myślę, że to wiąże się trochę z taką perspektywą, że każdy jest inny, z takim indywidualnym podejściem. Że właściwie większość objawów to też mieści się na jakimś spektrum, prawda? Chodzi o nasilenie pewnych cech. I też pamiętam, bo miałam okazję usłyszeć Twoje wystąpienie na konferencji w Szczecinie w roku 2019. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na platformę YouTube, można usłyszeć tam też Kasię. I mówiłaś tam, że często w zależności od kontekstu w ogóle kulturowego, miejsca na świecie, różne te objawy w cudzysłowie byłyby różnie nazwane. Czy coś o tym byś też mogła więcej powiedzieć? Tak, no z dziećmi w ogóle jest tak, że pomimo, że bardzo wielu psychologów uważa, że ta praca jest trudniejsza, i to mnie się ona wydaje niezwykle ożywcza i przynosząca wiele nadziei, bo jednak z założenia jest tak, że to ta ścieżka zakłada się, może jeszcze pójść w różnych kierunkach, więc to, że ktoś ma objaw w danym momencie, nie oznacza, że ten objaw pozostanie z nim w taki sam sposób. Być może rzeczywiście, tak jak mówisz, on zawsze będzie w ramach jakiegoś spektrum objawów, ale być może te objawy będą słabsze albo mniej intensywne, albo będzie potrafił sobie z nimi radzić, w związku z czym no taki jest trochę cel i to jest takie bardzo optymistyczne, chociaż też bardzo odpowiedzialne i związane z taką dużą odpowiedzialnością, nie? Że to jest taki moment, że jeszcze coś można zrobić, nie? Że zakłada się, że przed okresem dorosłości, jeszcze jeżeli w odpowiednim momencie trafisz, odpowiednio pomożesz, odpowiednio wesprzesz w tym partnerstwie z dzieckiem i z jego otoczeniem, no to jeszcze ta ścieżka może skręcić, nie? Więc to są takie dwa aspekty. Natomiast rzeczywiście tak jest, że te różnice kulturowe są dość spore i dużo diagnoz jest de facto, jeżeli mówimy o takim diagnozie w kontekście etykiety, no to one są dość subiektywne, bo polegają jednak w dużej mierze na takiej informacji zwrotnej z otoczenia dotyczącej tego, co nazwijmy, odbiega od normy, nie? Czy jest jakby nienormatywne. I jak robiono różne badania, chociażby w zakresie właśnie trudności chociażby społecznych, czy związanych z zachowaniem, to okazało się, że te różnice pomiędzy krajami bardzo często wynikają z tego, że co innego przeszkadza najbliższemu otoczeniu, które sygnalizuje problemy i zazwyczaj jest tym kimś, kto przyprowadza dziecko, tak? Czy też zgłasza dziecko, czy też proponuje, aby dziecko czy młody człowiek trafił do pomocy, do wsparcia. Są rejony, na przykład Europa Zachodnia albo nasza przestrzeń kulturowa, bo tego się trzymajmy, gdzie rzeczywiście fokus na tak zwane grzeczne zachowanie jest dość duży i wszelkiego rodzaju zachowania, które odbiegają od społecznej normy, czyli wiążą się z tak zwanym niegrzecznym zachowaniem,
no, podlegają takiemu pomysłowi szybkiej interwencji. Że pomimo też, że oczekujemy oczywiście od naszych dzieci niezależności, samodzielności, to trudno jest w naszej przestrzeni kulturowej nam przyjąć ich emocjonalność, niezależność, polegającą na przykład na tym, że przed za 5-8 postanawiają jeszcze pójść do łazienki albo załatwić swoje sprawy, albo uczyć się na przykład wiązania butów w tym momencie, kiedy my jesteśmy w jakiejś presji czasowej i trochę oczekujemy też, żeby nasze dzieci jakoś w tej presji czasowej nam pomogły. To wynika trochę z kulturowych aspektów, z tego, że pewnie nasza historia i nasza przeszłość taka kulturowa jest związana rzeczywiście z takim często ordungiem, porządkiem, taką potrzebą dużą kontroli. Są kraje, w których jest wręcz odwrotnie. I rzeczywiście, jak miałam okazję kiedyś spotkać się ze zorganizowanym przedszkolem w krajach skandynawskich, to tam zachwyciła mnie taka i zaskoczyła taka historia związana z tym, że panie wychowawczynie reagowały nie na te dzieci, które właśnie postanawiały się tarzać w błocie i zachowywać w sposób, który prawdopodobnie u nas wzbudziłby pewien niepokój, tylko zwracały uwagę na dzieci, które zachowywały się kolokwialnie mówiąc grzecznie i one wzbudzały ich niepokój, więc to już na wejście pokazywało, jak bardzo różnie podchodzi się do interpretacji różnych zachowań, no, które potem podlegają też takiej interpretacji ze strony najbliższego otoczenia i reagowania na te objawy jako takie, które albo wymagają wsparcia, albo nie. Rzeczywiście w naszej rzeczywistości kulturowej częściej zwraca się uwagę na to, co jest związane z łamaniem norm społecznych, zasad, tym, co odbiega od takich oczekiwań dorosłych na temat tego, jak dziecko powinno funkcjonować. To wzbudza większy niepokój niż zachowania, które są mniej widoczne dla oka, a nie powodują, nazwijmy to, kłopotów takich społecznych. Mhm. Czyli można by powiedzieć, że czasem to nie z dzieckiem jest coś nie tak, tylko z kulturą jest coś nie tak, która wciska, wymaga czegoś, prawda, dostosowywania. Myślę, że często też z taką po prostu wzajemną adaptacją do tych zmian, bo oczywiście jak się jeździ na różne konferencje dotyczące dzieci, młodzieży, bardzo dużo tam jest rozmów o tym, jakie są współczesne pokolenia, czy to dobrze, czy to źle, że są takie, że mamy e-generation, że jest taka zmiana polegająca na w ogóle na przykład funkcjonowaniu naszych dzieci w świecie wirtualnym w dość intensywny sposób. I czy to jest dobrze, czy źle, jak to na nich wpływa. Natomiast po pierwsze, chyba czasami się zapomina o tym, że to jest relacja i to jest system naczyń połączonych. No, świat jest w ogóle bardziej intensywny, pełen niepokoju. Przekaz, który idzie z zewnątrz, też jest szybszy, bardziej napięty i też trudno, żeby nasze dzieci w tym wszystkim też takie nie były. Nie? To jest trochę jak rezonans taki wzajemny. Więc skoro po jednej stronie jest więcej impulsywności, rozregulowania, kryzysów, z którymi musimy sobie radzić, dokładnie to samo dotyczy naszych dzieci. One są z nami w relacji i też jakby to oddają, pokazują, są też w tym. No, po drugie też rzeczywiście pewnie czymś, co może jest trudniejsze, myślę, z punktu widzenia nas i tego, że właśnie, tak jak mówisz, no jest takie trochę poszukiwanie tego, kto ma problem. No jest taka potrzeba życia, która polega na tym, żeby pewne rzeczy działy się szybko i zadaniowo, tak? Czyli że lokalizujemy, gdzie jest problem i go rozwiązujemy. Paradoksalnie tutaj jest tak, że rzeczywiście ten problem jest często znacznie bardziej złożony, wielostronny i nie polega na tym, żeby znaleźć jedną strategię, która
zdziała jakieś cuda. Nie jest to takie proste. Tak, nie jest to takie proste. To brzmi jak coś bardzo złożonego. To utrzymanie takiej szerszej perspektywy i łapanie tych kontekstów, których jest z tego, co mówisz, tak wiele. Powiedziałaś też o e-generation. Możesz nieco więcej jakoś przybliżyć ten termin? No, jest takie założenie, że aktualne pokolenia dzieci i młodzieży to są pokolenia, które w zasadzie wyrastają od samego początku w rzeczywistości online, chociaż dorośli opisują to często w takich kategoriach, że to jest online bardziej niż offline. Moje myślenie, moich kolegów, z którymi miałam okazję zgłębiać ten temat przy okazji pisania książki też e-attachment, czyli Zbyszka Wajdy i Bernadety Izydorczyk, nasze myślenie jest jednak takie, że to nie jest rzeczywistość offline i online, tylko ta zmiana pokoleniowa polega na tym, że nasze dzieci i młodzież żyją w rzeczywistości hybrydowej. To jest rzeczywistość, która jest już połączona i stanowi zupełnie nową jakość. To nie są dwie oddzielne rzeczywistości i że my tutaj sensownym jest rozmawiać, jak to robić, żeby nasze dzieci były częściej w offline niż online. Tylko to jest po prostu rzeczywistość połączona. Nasze dzieci budują w tej chwili tożsamość od samego początku, od momentu poczęcia, kiedy mama ma możliwość, czy tata, czy ktokolwiek inny je zobaczyć na monitorze i one się też przez te kanały komunikują i dorośli się z nimi w ten sposób komunikują. One tak naprawdę w tym żyją od samego początku. To nie jest dla nich nic nietypowego. To jest też nic nietypowego dla ich tożsamości. Ta tożsamość rzeczywiście rozwija się w taki hybrydowy sposób, co jest pewnie wyzwaniem dla dorosłych, którzy się urodzili w czasach, w których było głównie offline i musieli się z tym online'em zmierzyć w ciągu swojego życia. I niezwykle ciekawym pewnie będzie dla nas, kiedy te pokolenia, które są takie właśnie hybrydowe, tak to nazwijmy, dorosną i zaczną same o sobie mówić i same o sobie pisać książki i same o sobie robić badania, bo na razie to na ich temat wypowiadają się głównie jednak ci, którzy są z poprzedniej epoki i rozdzielają offline od online'u, nie? A dla nich to jest jakby jedna rzeczywistość. To jest tak jakby zupełnie nowy system i o tym rzeczywiście pojawiają się artykuły takie, które próbują pokazywać, że nawet te narracje powstają jakby w obu rzeczywistościach, nie? Że jak sięgamy do takich opowieści nawet transgeneracyjnych, to że one u młodych ludzi też powstają w obu rzeczywistościach, nie? Że to jest taka opowieść, do której sięgają w obu miejscach i że jak się tworzy właśnie takie rysunki, które czasem widać, że jest człowiek i tam te kółka takie, w których żyje, tak, czyli rodzina, tam szkoła, społeczeństwo, no to, że tak naprawdę w każdym z tych kółek powinien być element tego, co jest, nazwijmy, offline i online. Nie? Nawet pojawiają się już takie nowe rysunki, które to uwzględniają, bo to jest tak naprawdę trochę przedłużenie jakby tożsamości, to nie jest coś oddzielnego, to jest taka nowa jakość, można powiedzieć. Nie? I stąd pewnie tu takie myślenie nasze, choć rzeczywiście no, socjologicznie próbuje się nazywać tą generację, która wzrasta po postępie technologicznym, który gdzieś tam nastąpił, szczególnie w latach 90. jako tak zwane e-generation, nie? Czyli taka generacja, która w zasadzie nie jest w stanie już funkcjonować bez rzeczywistości wirtualnej, tak, bez technologii, bez IT i bez wszystkiego, co się z tym wiąże. Kiedy mówisz o nowej jakości, to też powstaje taka przestrzeń do tego, żeby się tym zaciekawiać. I to wydaje mi się niezwykle interesujące, bo nie zamyka nas na ten temat, tylko przeciwnie, buduje przymierze, otwartość, czyli to chyba, czego najbardziej potrzebujemy, bo wiemy, że to jest leczące. Mm-hmm. Że zrozumienie leczy, że jest też takim przedpolem do tego, żeby faktycznie w tej relacji spotkać się na równi z tym drugim człowiekiem, bez poczucia, że moja perspektywa jest lepsza, mądrzejsza, ważniejsza. A często podchodzimy do dzieci i młodzieży właśnie w taki sposób, wyższościowy. Wyższościowy i taki trochę z pomysłem, jak je naprawić, jeżeli przejawiają jakieś trudności, nie? Natomiast myślę sobie, że tak naprawdę to
warto się zawsze zastanowić, czemu nam to przeszkadza, nie? Z czym my tutaj mamy trudność, bo przecież my też mamy trudność. Myślę, że to jest takie dwustronne. Dorośli my mamy też, też się mierzymy z tą samą rzeczywistością. I to jest też takie pytanie, na ile ją unosimy i na ile to kontenerujemy, tak ładnie mówiąc językiem psychologicznym, czyli na ile to gdzieś pomieszczamy w sobie, dając sobie też samemu różnego rodzaju zadania, tak? Bo mając więcej przestrzeni i czasu dzięki technologii, z której korzystamy i różnych udogodnień, no to rzadko ten czas sobie zostawiamy, raczej znajdujemy sobie różne kolejne aktywności, nie? I pytanie jest też takie wtedy, na ile my mamy przestrzeń i możliwość, żeby unosić rozwój naszych dzieci, który niewątpliwie jest też bardziej intensywny czy spektakularny z powodu rzeczywistości, w której żyjemy. No ale pytanie, na ile my mamy przestrzeń, żeby właśnie to pomieścić, nie? I na ile często nasze reakcje takie szybkie, dążące do tego, żeby zareagować w bardzo szybki sposób, a tak naprawdę trochę spacyfikować często to, co widzimy po drugiej stronie, nie wynika z tego, że no, ciężko nam już unieść kolejną rzecz, nie? I jakoś pomieścić i potowarzyszyć na przykład w buncie naszego dziecka czy w jego emocjonalności, tak? Która no, jest wyzwaniem w danym momencie. Więc to pytanie na pewno jest zawsze takie istotne i ważne. Oczywiście też z takim szacunkiem do trudności dzieci, bo to nie jest też tak, że nie chciałabym, żeby to tak wybrzmiało, że dzieci nie mają trudności, czy też objawów, z którymi trzeba pracować. Z którymi też im może być trudno. Z którymi im może być trudno. Bardziej być może chodzi o to, żeby zatrzymać się właśnie i pozwolić sobie na tą szerszą perspektywę, co jest trudne na wejście, bo to jest uwalniające i to daje... To daje też oddech i daje takie poczucie różnych możliwości. Kiedy to myślenie jest takie skoncentrowane tylko i wyłącznie na tym, że to jest objaw, który jest tak i tak nazwany i w związku z tym musimy zrobić to i to, to niestety to często grozi poczuciem zawodu, jeżeli ta dana strategia nie przynosi efektu. A właśnie tak jak mówicie tutaj, odchodzi się od takiego w ogóle już myślenia, że mamy zaburzenie bądź go nie mamy. Na większość zaburzeń patrzy się w tej chwili jako na tak zwane spektra zaburzeń, czyli zakłada się, że w tej etykiecie diagnostycznej może się znaleźć ktoś, kto w zasadzie nie przypomina kogoś drugiego, a jednak w tej etykiecie jest, tak? I że ludzie są bardzo różnorodni, mimo posiadania podobnej etykiety diagnostycznej, na przykład depresji, czy w przypadku dzieci zaburzeń lękowych, innych zachowania i tak dalej. Także to myślę, że jest takie uwalniające, ale trudne, no bo i trochę to jest wyzwanie dla nas, dla psychologów często, żeby nie ulec tej presji trochę świata i otoczenia w tym, że szukamy szybkich rozwiązań, szybkiej diagnozy, etykiety, bo musimy wdrożyć oddziaływania w szkole, bo musimy szybko coś zrobić. To taka nasza odpowiedzialność, żeby z tym systemem wokół współpracować. Diagnoza nie jest nasza, ani pomoc nie jest nasza. Diagnoza, właścicielem diagnozy jest po pierwsze ktoś, kto do nas przychodzi, choć o tym się w przypadku dzieci czasem zapomina i o diagnozie się na przykład z nimi nie rozmawia, tak? Tylko z ich najbliższymi. A przecież to jest ich diagnoza i fajnie też z nimi o tym porozmawiać, co tu się dzieje, dlaczego, co my im proponujemy i co my sobie w ogóle myślimy. Po drugie, myślę, że sens to ma wtedy, kiedy to jest wynegocjowane, czyli że jednak jest dobrze poświęcić dużo czasu na ten etap, kiedy przychodzi do ciebie dziecko czy nastolatek ze swoim otoczeniem, które przychodzi w niepokoju, w różnych emocjach, i poświęcić ten czas też na taką negocjację, na to, żeby trochę uwspólnić to, co mnie się wydaje, jak ja to widzę, ale jak ty siebie widzisz, jak widzi to otoczenie,
i znaleźć w ten sposób taki wspólny kawałek, który nas łączy, bo wtedy jest szansa na to, że te podejmowane różne strategie, nawet jeżeli one są bardzo konkretne, bo jest taka potrzeba na przykład na terenie szkoły, żeby one były konkretne i skonkretyzowane, no to, że to będzie uspójnione i że to będzie działać. Także to jest taka nasza odpowiedzialność, żeby dać ten czas, o którym się dużo mówi, bo coraz więcej się mówi, jak to czas jest potrzebny, jak to należy ten czas sobie dawać. No ale cały czas gdzieś ta presja tego, żeby dać sobie czas, ale w określonych ramach jest duża. Nie? Ale też w tym połączeniu, w tej relacji mamy możliwość tak naprawdę doświadczyć uzdrowienia, leczenia, że to są te czynniki leczące. I słyszę w tym od początku naszej rozmowy, kiedy mówiłaś o tym detektywistycznym podejściu, kiedy mówiłaś teraz nawet o możliwościach ukierunkowujących to na relacje, na przyszłość, ducha Eriksoni. A ile razy zasoby się tutaj pojawiają. Ducha Eriksoni, ale ja myślę, ja mam tożsamość taką, że jak uczyłam się procesu terapii z dziećmi, to kończyłam szkołę integracyjną, choć z wiodącym nurtem systemowym. I myślę, że tą systemowość chyba najbardziej mam gdzieś w sobie. Bardzo lubię czytać terapeutów systemowych. I też chyba lubię ich za taką większą elastyczność i otwartość na różne pomysły. Choć pewnie po drodze się tam wiele zmieniło. Myślę sobie, że rzeczywiście po drodze, kiedy odkrywałam różne formy oddziaływań i niezwykłą przygodą było dla mnie pójście na szkolenie z play terapii, które z kolei jest szkołą integracyjną łączącą myśl psychodynamiczną z Rogersem, także to w ogóle jest jeszcze inne podejście takie integracyjne. Natomiast no niewątpliwie chyba taką myślą przewodnią jest dla mnie kontekst i to myślę, że jest takie mocno systemowe, że nawet jeżeli spotykam się z kimś indywidualnie, to zawsze myślę w kontekście i dobrze mi się pracuje też z kontekstem i często z tym kontekstem pracuję nawet na zasadzie współpracy teamów diagnostycznych czy kontaktu nie tylko z rodziną, ale też z dalszym otoczeniem dziecka w kontekście diagnozy i potem też pomocy, nawet włączania, jeżeli prowadzi się indywidualnie dziecko, tak zwanych konsultacji systemowych co jakiś czas, feedbackowych i tak dalej. Jest to dla mnie czymś takim naturalnym i wydaje mi się niezwykle cennym w przypadku dzieci, bo inaczej bardzo trudno jest w moim odczuciu w jakiś sposób być uważnym i świadomym też na te wszystkie postacie i otoczenie, z którym dziecko jest bardzo związane i które w naturalny sposób ma swoje różne oczekiwania, niepokoje i no też bardzo intensywnie uczestniczy w życiu dziecka, a ono w życiu tego systemu, więc jeżeli to nie jest uspójnione, no to wtedy zazwyczaj się rozjeżdża i jest z tego powodu jakiś kłopot. Ale tak jak powiedziałaś o tej myśli, to ja sobie jeszcze pomyślałam o tym, że tym, co na przykład dało mi szkolenie z play terapii, a co też w zasadzie mi trochę dało szkolenie systemowe, to rzeczywiście taką myśl o tym, że to jest relacja, czyli że też podchodzenie z taką pokorą i szacunkiem do drugiej strony, to znaczy, żeby zejść z takiego myślenia, które myślę, że jest też łatwe, albo jest taką pułapką, jak się pracuje z dziećmi, że wiesz lepiej, albo że takiego wychowawczego podejścia, nie? Tylko potraktowania tego małego człowieka czy młodego jako partnera trochę. Oczywiście pewnie nie w takim wydaniu jak dorosły, ale jednak kogoś, kto ma swoje widzenie, ma do niego prawo, ma swoje spostrzeżenia, ma prawo do wiedzy, do decyzji i takiego podążania też za tym, na co ono jest gotowe i co jest mu na ten moment potrzebne i na ile też chce różne rzeczy odkryć. Więc wracając do tego detektywa,
To tak czasem, jak mam zajęcia ze specjalizantami z psychologii klinicznej, że to mówię, że diagnoza dla mnie kliniczna, psychologiczna, to jest taki detektyw, co zagląda za kurtynę, ale na tyle, na ile pozwala mu i zaprasza go do tego druga strona, nie? Czyli dziecko i młody człowiek, nie? Czyli trochę z takim szacunkiem i uważnością na to, żeby go w ogóle zapytać o to, czy chce, żeby ktoś zaglądał za kurtynę i To piękne. I kiedy. Tak, z uszanowaniem tej zgody i takiej obopólnej, takiego przymierza, które zezwala też na to, żeby się coś podziało w sposób, wydaje mi się, niekontrolowany, w tym sensie, że trudniejszy nieco do skontrolowania, czy zaplanowania z góry, że to cię może naprawdę tak jakby zachwycić wręcz czasem, jak nieoczekiwane nie wiem, elementy doświadczenia tej osoby mogą się pojawić, nawet jeżeli ta osoba ma, nie wiem, zakładam 10 lat albo mniej lub więcej, że to nie jest takie oczywiste, nie? Co się wydarzy, bo jeżeli ja dobrze rozumiem, play therapy też na tym jest oparte, tak, że tam się podąża. Tam jest bardzo dużo uważności, i to jest taka, myślę, bardzo cenna szkoła uważności i podążania za potrzebami dziecka i za tym, co ono wnosi. No poza tym jest rzeczywiście taką niezwykłą metodą wracającą do w sumie myśli Winnicotta, bo tak naprawdę to trochę jest takie połączenie Winnicotta z Rogersem, czyli bawienia się jako formy leczącej czy oddziaływującej, i oczywiście do tego się wraca i tego jest coraz więcej, i ta praca symboliczna zawsze gdzieś funkcjonowała w pracy z dziećmi, bo to jest ich naturalny język, ale myślę sobie, że to jest takie wyzwanie, bo nie wiem, jakie wy macie odczucie, ale w sumie to my jako dorośli aż tak dużo się nie bawimy, nie? Że jakby też ta powaga taka i to, co stoi przed nami, i teraz jak zwał, tak zwał, jakim językiem psychologicznym, czy to jest nasze ego, czy superego, czy idziemy w jakieś schematy, czy jak myślimy, no to tak naprawdę dużo jest takiej odpowiedzialności, potrzeby kontroli, złapania tego, co wytworzyliśmy, a co zaczęło nam rosnąć, no bo te wszystkie nasze wytwory, ja tak na to trochę patrzę z pozycji pewnie psychologa dziecięcego, że te wszystkie nasze wytwory, jak technologia, jak sztuczna inteligencja i tak dalej, są nasze dzieci. No, a dzieci mają to do siebie, że rosną, nie? I się rozwijają. No i takie jest założenie, że mają się rozwijać, no bo po to jakby są. Więc rozwijają się i się okazuje, że nagle zaczynają trochę żyć własnym życiem, a my próbujemy, jak tacy rodzice, wszystkie te sznurki dalej kontrolować, co nas jeszcze bardziej napina. Pytanie, czy tak ma być, czy nie, czy jednak na to nie popatrzeć w takich kategoriach, żeby pozwolić trochę na ten rozwój. I rzeczywiście tutaj pewnie nam ciężko być w takiej sytuacji, w której ufamy, że nasze dziecko jest z naszej krwi i kości, myśmy sobie poradzili i że ono ma zasoby, żeby sobie poradzić, nie? I to jest pewnie trudne. Myślę, że też w takiej w kontekście zawodowym, nie? Żeby też trochę pozwolić w gabinecie, w miejscu, w którym to dziecko przychodzi, no i z założenia z miejscu, w którym trochę ma być sobą, bezpiecznym, w którym jeżeli będzie taka potrzeba, to się zainterweniuje, pozwolić mu pobyć sobą, nie? Trochę i zobaczyć, na ile ma zdolność do autoregulacji, nie? Że trochę tą zdolność do autoregulacji szybko zastępujemy, nie? Nie patrzymy, czy ona jest, tylko podsuwamy różne metody czy strategie, no jednocześnie trochę oczekując, że ktoś dzięki temu się nauczy autoregulacji, tylko pytanie, tu jest odwrócone myślenie, w playterapii jest takie myślenie, że jednak daj czas i przestrzeń, to wtedy dziecko tą kompetencję wytworzy, nie? I to jest coś pewnie takiego nietypowego i no i ciekawego też, ale na pewno takiego rozwijającego, także polecam też terapeutom dorosłych, bo tak się przyzwyczaiło myśleć, że to jest forma pracy z dziećmi, ale myślę, że świetnie sprawdziłaby się w pracy z dorosłymi, a na pewno sprawdza się w pracy z rodzinami, bo
zdarza mi się stosować elementy tego podejścia w pracy z rodzinami i myślę, że jest to niezwykle cenne, takie otwierające też, nie? Proszę. Nie chciałam tak dopytać, bo mówisz, daj czas i przestrzeń, a kompetencja się sama wyłoni, czy w swoim rytmie się pojawi. I tak pomyślałam, w jakiej to może być kontrze do tych kulturowych norm i oczekiwań, że coś ma być w określonym momencie. Nie? Na przykład, że siedmiolatek ma mieć tą gotowość szkolną i potrafić pewne rzeczy. A może to nie jest ten czas. Może właśnie potrzeba więcej. I to znowu to moje pytanie. Gdzie jest ten problem? Kto ma problem? Czy dziecko, czy rodzice, kto czy kultura? Kto kogo poddaje presji? Tak, ja myślę, że to jest właśnie też trochę nasza rola. Nie, ona się zmieniła, żeby być trochę też kimś takim, kto nie tylko jakby jest profesjonalistą, który potrafi określić, czy to jest problem no, wymagający odpowiedniej formy leczenia, tak, mieszczący się w kategoriach jakiejś diagnozy, ale że trochę nasza rola to w dzisiejszych czasach to wydaje mi się też psychologów właśnie pracujących z dziećmi, z młodzieżą, a też częściowo terapeutów, to jest też na wejście taka rola kogoś, kto pomaga zarządzać zdrowiem i tą całą sytuacją, nie? Że to jest też istotne. Nie? Oczywiście potem już przy kontrakcie terapeutycznym jest inaczej, to ma swoje określone cele, zasady, uwarunkowania, ale myślę, że ten pierwszy kontakt i szczególnie taki psychologiczny, to się trochę zmieniło, nie? Że to jest też trochę taka nasza rola, żeby pomóc pozarządzać, nie? Tak połapać, mieć pomóc w tym, żeby odkryć właśnie, gdzie są te granice, gdzie jest kiedy reagować, kiedy nie, co jest rozwojowe, a co wykracza poza ramy tej rozwojowości, bo myślę, że to jest też bardzo trudne. Nie jest tym często się też rodzice na przykład mierzą dzieci z trudnościami. Kiedy dane zachowanie, które moje dziecko przejawia, jest wynikiem jego objawu, a kiedy jest rozwojowe, bo mi się zdarza często z rodzicami o tym rozmawiać, że dziecko nie jest chodzącym problemem czy trudnością. Ma też wiele kawałków zdrowych i rozwojowych. Jak każde inne dziecko przechodzi przez fazy rozwojowe, no ale to jest wyzwaniem odkryć, kiedy to jest element rozwoju i to, że właśnie leży na podłodze i tupie nogami czy płacze, jest właśnie tym elementem rozwojowym, a kiedy jest elementem objawowym, zwłaszcza kiedy to są trudności w obszarze układu nerwowego, kiedy przy okazji jest utrudniona komunikacja, bo jej na przykład nie ma, tak, komunikacji werbalnej. Ale to jest też coś właśnie, co jest trochę naszą rolą i taką przestrzenią, która może nas połączyć, nie? Że nawet jeżeli różnie podchodzimy do tego, co z dzieckiem jest, czego innego trochę oczekujemy, chcemy etykiety, ktoś po drugiej stronie nie chce, to tu często bardzo okazuje się, że się łączymy, nie? Bo to jest taka potrzeba, która de facto łączy obie strony albo w zasadzie wszystkich specjalistów i rodziców, i dziecko, bo finalnie tak naprawdę przecież chodzi o to, żeby lepiej nam się funkcjonowało, nie? I tam jest pole porozumienia. No, ale to rzeczywiście znowu jest takie dawanie przestrzeni, nie? Więc tak. Tu bym powiedziała, że nawet bardziej pewnie tak humanistycznie, tak, nie? Rodzic by się ucieszył, że szukamy wszyscy przestrzeni i autentycznego kontaktu ze sobą. Tak, ale to pole do porozumienia, bo powiedziałaś o granicach i myślę, że też takim ważnym elementem w pracy wszystkich specjalistów jest określenie, dla kogo ja pracuję, na czyje zlecenie. Czy ja naprawdę pracuję dla tej rodziny, czy czasem nie realizuję jakichś innych interesów instytucjonalnych, szkoły, tak, jakichkolwiek innych instytucji, które są w jakiś sposób też uwikłane często i tworzą te systemy, które nie wspierają rodziny, tylko wręcz przeciwnie, czasami utrudniają jej funkcjonowanie. I nazwanie tego też jest przecież niezwykle istotne, nie? Z punktu widzenia tego pierwszego specjalisty, pomagacza, który się z rodziną spotyka. Tak, i myślę, że też jednak musimy założyć, że my nie jesteśmy ani wychowawcami, ani nauczycielami, ani kolegami, koleżankami, ani kimś, kto ma udzielać wsparcia. Jesteśmy jednak też profesjonalistami, którzy mają pewną wiedzę, pewne narzędzia dotyczące właśnie diagnozy, kontaktu, ale że nie jesteśmy jakby kimś, tak jak powiedziałaś, w relacji skośnej, kto wie lepiej.
finalnie w takim podejściu, które się w medycynie lansuje od no, już dłuższego czasu, takim podejściu biopsychospołecznym, założenie jest jednak takie, że finalnie to ty się spotykasz z tym, kogo ta diagnoza dotyczy, o tym z nim rozmawiasz, proponujesz mu różne rozwiązania, ale szanujesz jego decyzje, nie? I wybory, i wciągasz go w związku z tym we współodpowiedzialność w ten cały proces, no bo on jest za ten proces współodpowiedzialny. I różne badania pokazują, że to wiąże się z większą efektywnością różnych oddziaływań, że wtedy oczywiście to nie jest gwarancja tej efektywności, ale że ta efektywność rośnie i to leczenia związanego z kondycją psychiczną, czyli pomocy psychologicznej, psychoterapii, ale też leczenia somatycznego, nie? Że jeżeli takie podejście jest stosowane, to też znacznie efektywniejsza jest pomoc pacjentom, którzy no, mają objawy somatyczne, nie? I też podlegają jakimś interwencjom medycznym, ale też związanym z tym, że muszą zmienić styl życia na przykład, tak? Albo kontynuować różne czynności już samodzielnie, nie? I z tym czasem jest trudność i właśnie ta efektywność tych oddziaływań rośnie i takiej wzajemnej współpracy, jeżeli stosuje się tego rodzaju podejście. Też przypominam sobie, że kiedy rozmawiałyśmy poza nagraniem, dość dawno, mówiłaś o socjoterapii i o twoich początkach w ogóle pracy. Ja się zastanawiam teraz, słuchając ciebie zupełnie w innym kontekście, w tym wywiadzie, jaki to miało wpływ na ciebie, jako na człowieka, specjalistę, bo pobrzmiewa mi w tym też taki, nie chcę powiedzieć bunt systemowy, tak, ale jakiś rodzaj właśnie takiego podejścia, które pozwala na to inaczej. A my wiemy, że każde zetknięcie z kimś, kto jest otwarty na to, żeby w ogóle dopuścić, że mogę mieć inaczej, mogę mieć podobnie, mogę mieć różnorodnie, nie? Że to też jakoś tu pobrzmiewa. Czy tak jest? Czy ty też tak czujesz? Że to... Tak jest. Ja sobie czasem myślę, że nawet jak słuchałam ciebie, jak mnie przedstawiałaś, to czasem mam taką myśl, że robienie wielu różnych rzeczy, a taką miałam okazję w życiu, czy się też tak nawet jest teraz, że to, no, że to może być jakiś kula u nogi, tak? Że to jest takie wgłębianie się w różne rzeczy i tego jest tak dużo. Ale ja to postrzegam jako swój też zasób. To, ja mam takie poczucie, że bardzo te wszystkie doświadczenia mnie bardzo dużo nauczyły. Ja rzeczywiście zaczynam swoją w ogóle przygodę z psychologią od bycia na studiach, a w zasadzie jeszcze pod koniec liceum, wolontariuszem ze swoją grupą przyjaciół, których serdecznie pozdrawiam, są w różnych częściach świata. I pomyślę, że będziemy wspierać prowadzenie świetlicy środowiskowej przy PCK, a potem takiej ścieżce, która się zadziała, że zajmowaliśmy się dziećmi na ulicy, czyli tak zwane street working. I to było niezwykle doświadczenie, ponieważ ja spotykam te dzieciaki już dzisiaj dorosłe i to nauczyło mnie takiej rzeczy, która była dla mnie niezwykle cenna, a która potem mi towarzyszyła to już w pracy takiej zawodowej, na oddziale psychiatrycznym dziecięcym, który też bardzo wiele mnie nauczył i mam stamtąd niezwykłe relacje, nie tylko z dziećmi, ale przede wszystkim profesjonalne. Z lekarzami i z pielęgniarkami, z innymi terapeutami, z nimi do dziś tworzymy sieć wsparcia i taką pozasystemową i bardzo dbamy o to, że jak mamy dziecko w kontakcie, żeby natychmiast osadzić je w takiej sieci, z której możemy korzystać. Tak naprawdę to takie, te doświadczenia mi dały taką myśl, która polega na tym, że w zasadzie praca z dzieckiem i z młodym człowiekiem to jest jak zasiewanie i rzeczywiście być może pewnym trudem pracy z dziećmi, zwłaszcza w okresie przednastolatkowym, dziecięcym, potem nastolatkowym, jest to, że nie do końca widzisz efekty tej pracy tu i teraz, tak? Że często jest w
wręcz taka informacja zwrotna płynąca z otoczenia, że co to się dzieje, jest jeszcze gorzej, coś kolejnego wystąpiło i czasem takiego widzenia trudu w tym wszystkim. Natomiast to jest rzeczywiście takie zasiewanie. Te efekty są widoczne później, bo to jest takie właśnie towarzyszenie w tym, że ktoś sobie to własne pole teraz ogarnia i te plony na tym polu są widoczne później i to jest dla mnie zawsze niezwykłe takie doświadczenie. Ja się zawsze wzruszam i zawsze wyzwaniam do swoich koleżanek, z którymi wtedy pracowałam. One do mnie, jak spotykamy swoich byłych właśnie, były dzieciaki, tak to nazwijmy, które teraz już są dorosłe i u których ścieżki były bardzo różne. A nasze lęki jako dorosłych, czy gdzie one skręcą i czy my w ogóle ich spotkamy w życiu i w jakiej roli, też były olbrzymie, a spotykamy ich w sytuacjach, w których widzimy, że sobie radzą, a oni nas rozpoznają, zaczepiają i to jest niesamowite, nie? I to też tak pokazuje taką wartość i to mi bardzo rzeczywiście też dużo dało, ale dużo mi też dały, myślę, wyjazdy, do których miałam możliwość dzięki z kolei pracy naukowca i bycia w różnych projektach, czyli możliwości pobycia na przykład z psychologami z innej rzeczywistości kulturowej i posłuchania, jak ludzie myślą, pracują, nawet jeżeli mówią o tym samym. Myślę, że to jest też niezwykle cenne doświadczenie, nie? Bo to też tak bardzo mocno otwiera w ogóle na to, jak w ogóle można inaczej, nie? To nawet też widać w procesie diagnozy, która czasem jest zupełnie inaczej prowadzona przez Polaków, inaczej przez Amerykanów, inaczej przez Brytyjczyków i to jest takie bardzo, myślę, ożywcze i otwierające i rozwijające po prostu, nie? No. Kasiu, a jeszcze chciałybyśmy Ciebie zapytać o taki wątek trochę chyba związany z pracą, ale może niekoniecznie, bo mówisz o takich odważnych przedsięwzięciach, przynajmniej takie mam odczucie, jak już zaczynając od Twojej aktywności w liceum, jak mówisz, tej pomocy. Chciałobyśmy zapytać Cię, czym dla Ciebie jest odwaga? Jak Ty rozumiesz odwagę? Czym ona jest dla Ciebie w Twoim życiu? Wiesz co, ja myślę, że gdybym miała to jakoś zdefiniować, to chyba dla mnie odwagą jest trzymanie się swojej myśli, która mi powstaje w głowie. I nawet jeżeli za chwilę pojawia się szereg różnych emocji, niepokojów albo nawet jakichś komentarzy z boku czy z otoczenia co do tej myśli, to trzymania się i kontynuowania z takim ryzykiem, nawet jeżeli ona jest jakoś mało logiczna na przykład, czy w ogóle nie osadzona do końca w jakimś kontekście, czyli takiego trzymania się chyba, no tak naprawdę swojej jakiejś decyzji. Ja myślę, że to chyba dla mnie, jakbym miała zdefiniować, co to jest odwaga, to chyba to, jak myślę sobie o dzieciach, które spotykam i młodzieży w różnych kontekstach, to też sobie tak myślę, że to chyba jest, że za to ich często podziwiam, że mają właśnie odwagę przytrzymania się przy jakiejś koncepcji czy myśli, pomimo że cały świat mówi, że to jest odpałowe i że niekoniecznie, że powinno być inaczej. Tym jest dla mnie odwaga. Takim trzymaniem się rzeczywiście czegoś, co jest, co ci wskoczy do głowy i jest takie twoje i nie rezygnowaniem z tego. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś przekazać, powiedzieć? Co jeszcze tutaj uznajesz za ważne na ten moment? No, chciałam powiedzieć, że bardzo miło mi u Was jest i czuję się tutaj bardzo komfortowo i w takiej relacji. Także tak sobie myślę, że to właśnie też jest bardzo ważne, a się czasem o tym też zapomina, że poza tym, co się dzieje między człowiekiem a człowiekiem, psychologiem a dzieckiem, no to jest też przestrzeń,
jako kolejny kontekst kulturowy, że to też jest ważne, nie? Że też to ma znaczenie, gdzie siedzimy, w jakim miejscu, co się wokół nas dzieje, nie? Że to też jest taki kawałek, a macie tutaj przepięknie i jest taka dobra też energia, więc bardzo, bardzo mi tutaj miło, zachęcam wszystkich, żeby Was słuchali i też gdzieś podążali za Waszą myślą. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Tak, ale pamiętajmy, że nasz podcast właśnie goście współtworzą i gościnie, więc także to dzięki Tobie, Kasiu. Dzisiaj ten odcinek taki jest. Nie wiem, Aniu, czy jeszcze Ty masz jakieś pytania, czy do Kasi? Pewnie. I to tyle. Mam nadzieję, że nie widzimy się tutaj po raz ostatni. Tak. Bo jest to tak wielowątkowa też rozmowa, że możemy się odnosić do niej w kolejnych cyklach i mam nadzieję, że przyjmiesz też nasze kolejne zaproszenie w przyszłości. Będzie mi bardzo, bardzo miło też z Wami się spotkać. Bardzo dziękuję za Twój czas, za tą przestrzeń, którą też tutaj dla nas inspirującą niezwykle stworzyłaś. Także dziękuję. I dziękuję słuchaczom oczywiście. Tak. Dzięki, Kasiu. Też Wam bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do widzenia.